Dzień dobry Państwu, Andrzej Brugajski, Biuletyn Wyborczy. Miałem nie zajmować w tych wyborach głosu, tam w drugiej kadencji, głosu odnośnie poparcia czy niepoparcia danego kandydata, ale no niestety. No, widzę, że no nie obędzie się, żebyśmy my jako medium nie powiedzieli parę słów na temat obydwu kandydatów. A to Państwo powinniście dokonać prawidłowego wyboru. Dla mnie osobiście najgorszą ścierwem tych wyborów to jest upolitycznienie. Upolitycznienie, które idzie z góry i weszło do samych samorządów. Ludzie na tyle zgłupieli, że zaczynają wybierać poprzez pryzmat polityczny. To nie jest dobrze. To, co się dzieje w Warszawie, nie powinno dotyczyć nas, mieszkańców, w kwestii wyborów samorządowych. Tam niech sobie łby urywają, a to, co jest, się dzieje u nas, powinno być oddzielone i powinniśmy naszych kandydatów, że tak powiem, rozliczać za poprzez to, co dokonali albo czego nie dokonali. Niezaprzeczalnie mamy jednego kandydata, który ma duże doświadczenie samorządowe od strony, że tak powiem, samorządu, czyli Rady Miejskiej, i drugiego kandydata, który ma duże doświadczenie, ale z drugiej strony urzędniczej. A dla mnie osobiście w przypadku pierwszym to jest Krzysztof Sepin, w przypadku drugim to jest Tomasz Banach. Jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę doświadczenie Tomasza Banacha czy doświadczenie Krzysztofa Sepina, to one są odmienne. A Tomasz Banach to po prostu zwykły urzędnik, który cały czas był w tle Roberta Krupowicza. Nie da się oddzielić działań Tomasza Banacha od działań Roberta Krupowicza, który był wiceburmistrzem. Jeżeli Tomasz Banach odcina się, próbuje się złagodzić, że przecież on sam działał, że to jego dokonania. Nie. Nic z tych rzeczy. Żadne, ale to żadne dokonania, które były zrobione, takie czy inne, nie obciążają, nie są z korzyścią dla Tomasza Banacha. Dlatego, że trzeba pamiętać o wielu rzeczach, które Robert Kuprowicz zrobił źle. Może zacznijmy od najważniejszej, takiej prostej rzeczy, która się toczyła, to wielokrotnie nam, mieszkańcom, Grupowicz przynosił wiele ujmy. Historia śmieciowa, historia, gdzie cała historia śmieci, wojna ta, którą zrobił burmistrz z radą, poszła na całą Polskę. Był wstyd jak jasna cholera dla całej gminy Goleniów, że nie możemy sobie poradzić ze śmieciami i dzieją się u nas takie wojny. Ja już nie mówię o tym, że wszyscy mieszkańcy śmiali się z parku jaśnie oświeconego, którego widać z kosmosu. Ja już nie mówię, nie powiem o tym pięknym naszym cudownym dworcu PKP, który mieszkańcy tak cudownie sobie tak sobie upodobali i robili sobie pekę przez dłuższy czas. Nie będę mówił o wielu innych rzeczach, które po prostu aż nóż w kieszeni się otwiera na samą myśl. O wodociągu, gdzie kilka rodzin nie miało wody w Żubiej Włoci, jakie były chocki, klocki. O budownictwie mieszkaniowym i wielu wypominaniach burmistrza na temat burmistrzowi tego, że brak jest mieszkań w Goleniu. Owszem, uzyskał dotację prawie 100 milionową na budownictwo, gdzie bloki powstały na ulicy Skargarskiej, ale jakoś trudno mu przechodzi to przez gardło, że tą dotację uzyskał od znienawidzonego przez niego rządu PiS-u. Wiele takich rzeczy, które po prostu wpływały na ujemny wizerunek miejski miasta, był
także firmowane przez Tomasza Pana. Tak jak i tutaj się kłania taka zasada, że tak jak ptaszek wylatuje z gniazda i nabiera pewnych cech rodziców, to znaczy jak się karmi, jak się je, jak się lata i gdzie się mieszka, czyli gdzie się buduje to gniazdo, tak ja uważam, że Tomasz Banach nabrał pełnych nawyków, będąc wiceburmistrzem, pod skrzydłami Roberta Krupicza, i tego się nie da zrobić. Z kolei Krzysztof Sypień, to też nie jest moja kandydatura 100% dobra, jak dla mnie, ale jego bagaż doświadczeń, działanie, że tak powiem, w dziedzinie gospodarczej, prowadzenie szkoły, prowadzenie orkiestry, która przynosi nam splendor w całym świecie, to jest jednak duże osiągnięcie. Jesteśmy dzięki niemu, jesteśmy goleni wyznane od Ameryki Południowej, Łacińskiej, Północnej do Chin i krajów Azji. A czy to jest coś pozytywnego dla naszego miasta? No nie, ale daje nadzieję temu, że jeżeli ten człowiek potrafi zorganizować taką orkiestrę i prowadzi i potrafi zebrać tą masę dzieciaków, żeby grały w jednym rytmie, no i daje nadzieję na to, być może, że potrafi zebrać tą radę w jedną kupę, żeby grała razem i deła w jedną tubę. Wojny, które działy się za rządów Krupowicza i Tomasza Banacha, przejawiające się pogardliwe chamstwo w stosunku do radnych, do obywateli ze strony i Roberta Krupowicza, ale i także Tomasza Banacha, co zresztą dokumentują nasze materiały wideo zamieszczone na naszym YouTubie. Dają jasny obraz sytuacji, jak możemy, jak będziemy traktowani, bo to wydaje mi się, że będziemy w tym momencie traktowani przez Banacha. Ja nie mam pewności, czy w momencie, i wy państwo nie macie pewności, czy kiedy, jeżeli Banach zostanie ponownie burmistrzem, czy znowu w jego tlenie stanie Robert Krupowicz. Nie podał owszem swojego kandydata także Krzysztof Sypień. Ja uważam, że my jako wyborcy powinniśmy przed wyborami poznać tą osobę, żebyśmy wiedzieli, kto będzie uczestniczył w rządzeniu, sprawowaniu władzy przez naszego nowego burmistrza, jeżeli oczywiście zostanie ten mandat. Takich rzeczy, które mógłbym negatywnych opowiadać przez 13 lat rządu Roberta Krupowicza i Tomasza Banacha, jest bardzo wiele. Niezaprzeczalnie Tomasz Banach stara się być urzędnikiem dobrym i wykonywać poprawidłowo swoje obowiązki. Ale co innego jest praca zwykłego urzędnika za biurkiem i wykonywanie poleceń, budów, nie wiem, czuwanie nad budowami, czuwanie nad inwestycjami, a co innego jest praca w środowisku samorządu. To są dwie różne, całkiem odmienne rzeczy. Społeczeństwo oczekuje od swojego włodarza i przyszłego włodarza gminy i miasta osoby, która będzie na wzór przynajmniej po części Andrzeja Wojciechowskiego, czyli gospodarza, nie urzędnika, nie człowieka, który potrafi się pokazać, zabłysnąć w świecie, ale gospodarza, który gospodarskim oczkiem potrafi dzielić,
potrafi rządzić, potrafi pojechać na każdą budowę, pojawić się tam, gdzie jest jakikolwiek społeczny problem, starać się wysłuchać ludzi. Dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o Andrzeja Wojciechowskiego, który był wieloletnim burmistrzem, naczelnikiem, pozytywne było to, że kiedy by nie zapytał Andrzeja Wojciechowskiego o cokolwiek dotyczącego gminy, trwającej budowy, jakiekolwiek inwestycji, działań urzędniczych, wszystko miał w małym palcu, ta wiedza wręcz od niego spływała. Był na każde zawołanie rady. Na każde zawołanie rady udzielał odpowiedzi jasnych, klarownych. Jeżeli rada czegokolwiek, jeżeli czegokolwiek nie wiedział, bo było coś skomplikowanego, przychodził na następne spotkania z radnymi przygotowany i wiedział, o czym mówił. Był dociekliwy i wymagający od swojego urzędnika. Miał jeszcze jedną zaletę, której nie posiada obecna władza i nie posiada także Robert Krupowicz. Potrafił zganić urzędnika, który popełnił błąd, który działał wbrew prawu, co wielokrotnie udowadniali radni w poprzednich kadencjach z opozycji, że urzędnicy popełniają błędy i wskazywali celowe wręcz działania urzędników, czy niszczyły autorytet urzędu. Ja tu nie będę podnosił jeszcze tematu, gdzie urząd dla obywatela jest w tej chwili zamknięty. To, co po COVID-zie nastąpiło, czyli doszło do zamknięcia wszystkich drzwi i urzędnicy schowali się za własnymi drzwiami, no to było zrozumiałe ze względu na panującą wtedy pandemię. Ale dlaczego ta sytuacja trwa do dziś w urzędzie, kiedy już dawno nie ma tej COVID-a? No to należy zapytać m.in. Tomasza Banacha. Nie wiem, czy Państwo zauważyli również, że od pewnego czasu nie widać w ogóle Roberta Krupowicza. Na pierwszy ogień wychodzi zawsze Tomasz Banach. Forma promocji? Nie wiem. Czy forma, żebyśmy zapomnieli, co nawybijała ta władza przez te 13 lat? A może jedno i drugie? Powiem Państwu, że w przypadku Krzysztofa Sypienia, no też mam pewne zarzuty, jeżeli chodzi o otoczenie niektórych ludzi, którzy się tam pojawili wokół niego, ale ja osobiście nie mam prawa go oceniać za to, czego jeszcze nie zrobił. I powiem Państwu, że biorąc pod uwagę cały to cykl tych 13 lat, które, tak jak Państwu mówię, można się zapoznać w materiałach na naszym YouTubie, gdzie są ponagrywane materiały z sesji, z komisji z ówczesnych lat. Należy sobie przypomnieć, co wyprawiała ta władza, jakie cyrki odwalała, jakie działania podejmowała. Już nie mówiąc o tym, że specjalnie sobie, proszę Państwa, media stworzyli, przestali udzielać odpowiedzi na pytania, przestali uczestniczyć w konferencjach prasowych. Ściągnęli sobie człowieka, który robi materiały wideo na stronę i pisze artykuły za grube pieniądze. Grube pieniądze także płacono tak zwanej telewizji zachodniopomorskiej za materiały wideo, które nagrywała telewizja zachodniopomorska. Zresztą ze Świnoujścia Niezgoleniowa. Materiały były prasowe w
ogóle nie ukazywały się, nie były przekazywane mediom lokalnym. To prawda, jest ta, tych mediów lokalnych jest niewiele, ale jednak są. Ale jednak my uczestniczymy w tym życiu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale strona urzędu tak naprawdę to powinna być strona informacyjna, czyli na zasadzie, które biuro czynne, co się dzieje, jakie podjęto działania, jak pracuje Rada, a nie informacyjne, w sensie publicystycznym. Publicystyka należy do nas, do dziennikarzy. To my jesteśmy od tego, żeby oceniać działania władzy i pisać o tych działaniach. My byliśmy cenzurowani. Znaczy, nam cenzurowano wiadomości. Nam cenzurowano informacje. Proszę Państwa, kończąc moją wypowiedź, powiedzmy, nie wiem, jak Państwo zagłosują, ale dla mnie w pewnym momencie, kiedy się długo zamiata szczotą, to ta szczota się wyciera. Ja osobiście taką szczotkę po prostu nie próbuję naprawiać. Nie próbuję ją malować, przywracać ją do łaz. Ja taką szczotkę po prostu wyrzucam. Wyrzucam, kupuję nową. Ja wiem, że nie wiem, jak co kupuję. Jak kupić, jak się będzie sprawować ta szczotka. Ale wolę nową szczotkę. I zobaczyć, co ona potrafi. Niż starą, zużytą miotłą. I Państwa proszę o to, żebyście się Państwo zastanowili, kogo wybierzecie w następnych wyborach. Dla mnie wybór jest oczywisty. Proszę Państwa, pozdrawiam i miejmy nadzieję, że w poniedziałek, kiedy się obudzimy i będziemy już znali wyniki wyborów, będziemy mogli powiedzieć: dobrze zagłosowałem. Dziękuję bardzo.